mam tu koleżanki, kolegów, świetnie się bawimy. A co takiego robicie fajnego? Różne rzeczy plastyczne, czytamy książki, my robimy rzeczy plastyczne po prostu. Dzisiaj akurat mieliśmy takie trochę warsztaty kulinarne, zgadywaliśmy, co mieliśmy zjeść. No, ogólnie potem bawiliśmy się w różne gry, graliśmy, no tak jak codziennie. Lato w bibliotece to fajna sprawa? Tak, bardzo. Czasami lepiej jest spędzić czas w bibliotece niż w domu. To jest po prostu lepiej, jest lepszy klimat, mam więcej kolegów, mam więcej zabawek, książek do czytania i po prostu lepiej spędzam czas. Jest bardzo ciekawie i na pewno nie nudzimy się tutaj. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej, bo będziemy robić sobie wafle słodkie. A dlaczego biblioteka jest fajnym miejscem? Da się tutaj dobrze zaklimatyzować i można jakby odpocząć tutaj. Najfajniejsze jest zawsze, jak gramy w jakieś fajne gry. To jest zawsze najfajniejsze, tak. Tutaj jestem pierwszy raz. I jak twoje wrażenie? No, bardzo fajnie. Na przykład ostatnio robiliśmy w czwartek torby i sobie mogliśmy je wziąć do domu. Dzisiaj było jakieś różne zabawy. Zawsze są w sumie zabawy. Fajnie jest. Czy twoim zdaniem takie spędzanie czasu umila wam wakacje? Tak. Zwłaszcza jak ktoś jest dużo w domu i na przykład jest sam, no to może przyjść sobie. I można poznać nowe osoby, fajnie się pobawić i no i sobie jakby fajnie pospędzać czas w wakacje. Ziemia, woda! 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 Ziemia! Jest bardzo fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Dzisiaj jak zgadywaliśmy, co jest w kubku. Tam były różne jedzenie albo picie i trzeba było zgadnąć. Często chodzisz do biblioteki? Bardzo. Dzisiaj skupiłam się również na, powiedzmy, darach lasu, ale troszkę nietypowo. Czyli jeżeli możemy powiedzieć, że darem lasu jest miód, więc skupiliśmy się na produktach spożywczych, na przykład dotyczących również miodu, ogródka, doniczek, wszystko, co możemy po prostu sobie wyhodować, co mamy, co możemy po prostu mieć z darów natury. Dzieci musiały odgadywać, co jest w poszczególnym kubeczku. Na zasadzie tego, że poznawały, smakowały, wąchały. Czasami był kłopot na przykład, jak smakuje papryka. Czy akcja Lato w bibliotece to też jest dla was, bibliotekarzy, przygoda? Jak najbardziej. Za każdym razem wychodzi coś innego. I za każdym razem mamy taką frajdę, że w zasadzie nie wiemy, co będzie. Ja mogę przygotować się na jedne zajęcia, przy czym idę już do pracy i sobie myślę, ale może jednak spróbuję coś nowego. Oczywiście trzymam się tego, co obiecałam dzieciom, ale przychodzi mi jeszcze coś po drodze do głowy. Także za każdym razem jest to jakaś przygoda, jest coś nowego. Za każdym razem dzieci nas też czymś zaskakują. Tak jak na przykład ostatnio też dziewczynka znalazła grę, w której rzuca się kostkami. Na kostce jest jakiś emblemat, jakiś rysunek i tworzyłyśmy całą historię. Na przykład był, powiedzmy, zamek. No to jedno dziecko mówiło, był sobie zamek. Zamek, w którym mieszkali rycerze. Rycerze, którzy nie lubili kakao. I cała historia się tworzyła. Jak nie lubili kakao, to lubili drzem. I rzucali się tym drzemem kakao. Dzieci tak wymyślały po prostu całą historię, z której potem wszyscy śmialiśmy się do rozpoku. Także to naprawdę za każdym razem jest coś zaskakującego.